Minister przemysłu powalczy w Brukseli o pieniądze dla kopalń. Najpilniejszym zadaniem będzie zatwierdzenie wniosku dotyczącego umowy społecznej w sprawie górnictwa, zadeklarowała dziś w Katowicach minister Marzena Czarnecka. W planach jest też wyjazd w tej sprawie do Brukseli w połowie stycznia. Polskie spółki węglowe od zeszłego roku otrzymują dopłaty od państwa bez zgody Komisji Europejskiej. Fatima Orlińska. Nowy resort będzie zajmował się przede wszystkim górnictwem i energetyką, ale tą związaną z paliwami kopalnymi. Część zadań przejęta zostanie od Ministerstwa Aktywów Państwowych, jednak zanim to nastąpi, konieczna jest zmiana ustawy dotyczącej działów administracji. Niektóre z nich z Ministerstwa Aktywów już zostały przepisane rozporządzeniem premiera. Nowa minister mówiła też o najważniejszych zadaniach w swoim resorcie. Pierwsze, takie najpilniejsze zadanie to jest zatwierdzenie decyzji, która była przez 2 lata niezatwierdzona, czyli tak zwany wniosek notyfikacyjny dotyczący kwestii pomocy dla spółek węglowych. Jak państwo doskonale wiecie, od 2 lat takie postępowania toczą się przed Komisją Europejską i nie udało się poprzednikom dopiąć tego tematu. Ja mam nadzieję, że to się uda w najbliższym terminie. Chodzi o umowę podpisaną ze stroną społeczną 2 lata temu, która regulowała termin wygaszania kopalń. To 2049 rok. Minister nie odniosła się do tego, czy zgadza się z dotychczasowymi ustaleniami umowy społecznej, jednak zadeklarowała, że w tej sprawie będzie prowadziła rozmowy w Brukseli, a ich realny termin to połowa stycznia. Co do wygaszania kopalń, padły jasne deklaracje. Kopalnie będą funkcjonować. Kopalnie będą funkcjonować tak długo, jak będą zasoby w tychże kopalniach. To jest nasze zapewnienie ze strony Ministerstwa Przemysłu. Do takich deklaracji górnicy dziś podchodzą ostrożnie. Od nowego rządu oczekują wypełnienia tych zapisanych w umowie społecznej, ale również inwestycji w górnictwo, bo to podstawa tego, by wydobycie mogło być kontynuowane. Górnicy dziś deklarują, że udostępnianie frontów w różnych kopalniach to perspektywa 3 do 5 lat. Kopalnie będą federowały, dokąd będą miały węgiel. Bardzo to cieszy, natomiast za tym muszą mieć realne, konkretne pieniądze na odtworzenie frontów wydobywczych, żeby na ten czas ten węgiel było skąd wydobywać, bo wiele się mówi, ale mało się w tym celu robi konkretnie. Pieniądze miałyby zapewnić m.in. odbudowywanie frontów wydobywczych. Co do samego ministerstwa, wciąż nie wiadomo, w którym mieście na Śląsku będzie miało swoją siedzibę i kiedy fizycznie rozpocznie swoje prace. Wiadomo jednak, że nie będą powoływani wiceministrowie, bo jak mówi minister Czarnecka, nowy rząd nie chce powielać błędów poprzedniego, tworząc niepotrzebnie dodatkowe stanowiska.